Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Słuchajcie, dzisiaj zaczniemy od absolutnych podstaw. Przechowywanie liny, co zrobić i jak przechowywać linę, żeby się nie poplątała. Zapraszam. Słuchajcie, buchtowanie, najszybsza metoda. Jedną ręką łapiemy koniec liny, drugą ręką obejmujemy luźno i wykonujemy ruch do tyłu. Ja będę na przykład robił, to jest najprostsze do nauki, na pełne rozciągnięcie ramienia, wracamy. Pełne rozciągnięcie ramienia, wracamy. Pełne rozciągnięcie ramienia, wracamy. I tak do momentu, aż nam się skończy lina. I w ten sposób, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, te wszystkie pętle są w miarę równe. Wiadomo, że nie będzie z dokładnością co do centymetra. Ta lina jest dosyć gruba, więc w pewnym momencie po prostu nie możemy tego ściskać w ręku, tylko musimy rękę zostawiać otwartą. Ok, i teraz zostawiamy sobie mniej więcej taki kawałek liny. Łapiemy ją w ten sposób i trochę poniżej naszej dłoni owijamy. Raz, dwa, trzy, ile nam tam wyjdzie? Powiedzmy cztery. Teraz zostaje nam coś takiego. Robimy sobie taką pętelkę. I tą pętelkę przekładamy w tym miejscu, gdzie teraz trzymamy dłoń, na której zwijaliśmy. Czyli przekładamy sobie tutaj. O tak. Tak, żeby nam powstała taka pętelka. I teraz tak, jeśli na maszcie mamy zamontowaną knagę i ta lina idzie gdzieś wyżej, to możemy sobie na jakimkolwiek haczyku to zawiesić i wtedy ten nadmiar liny nie będzie nam leżał pod nogami, tak? Nie będziemy się na niego potykać, on się nie będzie plątał. Natomiast jeśli chcemy ją przechować, na przykład w jakimś worku, gdziekolwiek, to ten wolny koniec, który nam został, przekładamy przez tą pętelkę kilka razy, żeby to nam się dobrze zacisnęło i mamy zrobione. I zwróćcie uwagę, że nawet praktycznie wszystkie te zwoje są jednakowej długości. Jeden tam jakiś wyszedł dłuższy, ale to tak jest, albo pierwszy, albo ostatni nigdy nie jest idealny, tak jak powinien być. I teraz możemy sobie taką linę wrzucić, nie wiem, do worka, do pakisty, czy tam schować do jakiejś torby i przechowywać je. W ten sposób one się nam na pewno nie poplączą, nie będzie problemu później, żeby je rozwinąć i z nich korzystać. Tyle w temacie, zapraszamy na kolejne filmy, widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, cześć!